Eniak Nadzieja. Odpowiadam. Już, słuchajcie, ja mam taką cichą nadzieję, że kiedyś ci wszyscy, którzy tak jakby śmieją się z nas i nie potrafią nas docenić, w końcu właśnie to zrobią i docenią to, co robimy i jakoś inaczej będą patrzeć na tą naszą całą muzykę, że tak powiem. I również dążę do tego, aby mass media jakoś się inaczej o nas wyrażały, żeby nie tylko mówić, że jest to muzyka dla tych, jak oni to nazywają, dla tych ludzi ubogich i tak dalej, ale również muzyka, która niesie jakieś przesłanie, niekoniecznie jakieś wielkie przesłanie, ale która pomaga przetrwać im po prostu. Jeżeli oni 5 dni pracują, no to niech się zabawią w tą sobotę właśnie nie przy innej muzyce, jak tylko przy muzyce disco polo. I od tej muzyki nigdy nie odejdę i nie będę się jej wypierał. A teraz złośliwe pytanie. Ortografia. Tak, jak chodziłem do szkoły, to dobrze pisałem. Jakoś dobrze mi to wychodziło. Miałem piątki, bo wtedy szóstek jeszcze nie było. Nie tłumacz się, nie tłumacz. Po prostu miałeś piątki. Nie byłem dobrym uczniem, ale teraz słuchajcie, no czasem mam problemy. Podpisuję się komuś, bądź muszę coś napisać szybko i zastanawiam się, jak mam to napisać, ponieważ niestety nie wiem. I zerkam na kolegę i stary, pomóż, bo nie wiem, jak to się pisze. To się nazywa skołowacenie. Skołowacenie. Pokoncertowe skołowacenie, znany syndrom. A koncerty to i podróże. To jak podróże. A to jest piękne. Chciałbym podróżować bardzo dużo i z rodziną. No niestety jeszcze mi to się nie zdarzyło. Oczywiście byłem parę razy, ale większość wyjazdów zagranicznych to spędzam akurat z chłopakami. W zasadzie łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli zwiedzamy akurat kraj, w którym jesteśmy i tam koncertujemy. Nasz gość. Jak rodzice, tak? No i tu będzie smutny akcent. Mama jest, serdecznie ją pozdrawiam i kocham cię, mamo, pamiętaj o tym. A z tatą pożegnałem się 9 marca. Bardzo przykre, dowiedziałem się, że tata jest chory właśnie na koncercie i ten koncert musiał się odbyć i odegrałem go. Z miną bardzo kwaśną, przyjechałem do domu i już tata mnie nie poznał. I pochowaliśmy go 9 marca. Może starczy. Starczy sztuka, S jak sztuka. Malowanie... Co tam jeszcze jest? Rzeźbienie, stawianie domu. Słuchaj, mama twierdzi, że byłem bardzo zdolnym malarzem. Po dziś dzień ma u siebie w domu wszystkie te rysunki, które wykonywałem w szkole podstawowej. Należałem do kółka plastycznego, w szkole średniej należałem do kółka recytatorskiego, do kółka tanecznego, do kółka muzycznego. W zasadzie 5 dni w tygodniu miałem wypełnione różnymi zajęciami pozalekcyjnymi, czyli ta sztuka istnieje. To jak taniec, powiedzmy to sobie wprost. Tańczyć będę i będę tańczył i bardzo dobrze i lubię tańczyć. Zawsze tańczyłem, z tego słynąłem i zawsze chciałem mieć grupę taneczną. Przecież masz taką. No właśnie do tego zmierzam, że kiedyś byłem z kolegą i było fajnie, ale zawsze pragnąłem, jak patrzyłem na te boys bandy, jak te wszystkie dziewczyny tam na tych koncertach szaleją, że to jest takie przyjemne, takie fajne i założyłem taką, a nie inną grupę. Tylko ty, tylko ty, jedynie ty i więcej nic. Życie całe wypełniasz mi, co dzień, co noc. Tylko ty, tylko ty, jedynie ty i więcej nic. Jak nadzieja. Jak wolność. To jest piosenka i tylko z tym jednym mi się kojarzy. Od tej piosenki wszystko się zaczęło. Nie wiedzieliśmy, że będzie to taki duży sukces. Nagraliśmy ją po prostu tak od niechcenia. A okazało się, że kilka lat temu to był nawet hymn muzyki disco polo i na koncertach, kiedy mówiłem, że słuchajcie, proszę wszystkich o powstanie, to oni już wiedzieli, o co chodzi. Wszyscy stawali ręce w górę, wszyscy śpiewali. Gdzie moja wolność? Gdzie moja swoboda? Gdzie
piąty Z jak zadowolenie. Może nie aż tak, nie aż tak. Słuchajcie, nowa płyta, nowa kaseta, nowy materiał, tak, zadowolenie. 11 z kolei, 12 utworów na kasecie, 14 na płycie. Piosenkę pierwszą powinniście już znać, ponieważ teledysk do tej piosenki już jest emitowany w telewizji, czyli jest to piosenka Ostatni dzień, ostatnia noc. I do drugiej również nakręcił się teledysk i tu jest niespodzianka. O. Mam dla ciebie prezent. Dziękuję. Samochód. Tak, $1000 jeszcze. Słuchaj, to jest nasz najnowszy teledysk do piosenki. Bardzo przyzwoicie zrobiony teledysk, widzę. Już widzisz? Bardzo przyjemny teledysk. To będzie przebój. Twój jeden uśmiech. Twój jeden uśmiech, Twe zaopatrzenie, to wszystko, co dziś mam. Po raz pierwszy w polskiej telewizji taki alfabet. Jak ci się podobało? Super. Rachunek. Momencik. Marcin płaci. Może autografem zapłacę, dobrze? G jak gwiazdorstwo, D jak dziewczyna. Tak się wypierał, zobaczcie sami. Na co się przydaje. Komu napisać? Ładne imię, co? Tak, imię wyjątkowo sympatyczne. Ja też mam dużo Sylwii. Mnie tam nikt autograf nie prosi, o proszę. Ja muszę za herbatkę zapłacić. To co, Marcin, tak trochę zmarzliśmy tutaj jakby. Słuchaj, kończmy to. Zapraszam cię teraz na obiad w stylu hiszpańskim. Na to czekałem.